Wiewiórki i Bobry, dzień dobry. 21 opowieści o angielskich królach już za nami. Pogubiłem się w sumie i nie wiem, ilu już władców gościło w ramach tych naszych gawęd. Teraz, gdyby przyszło nam do głowy tak zestawić historię Anglii i Polski chronologicznie, na tronie polskim, w czasach, o których dzisiaj będę opowiadał, znajdziemy Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza Wielkiego. Do nich jeszcze tak pośrednio w dzisiejszej gawędzie będziemy wracać. Na razie jednak zajmiemy się wnukiem Edwarda I Długonogiego i synem omawianego w poprzedniej gawędzie Edwarda II. Będziemy mówili o Edwardzie III, zwanym Edwardem z Windsoru. Jego matka Izabela Francuska i jej kochanek hrabia Roger Mortimer pokonali i zmusili do abdykacji Edwarda II. 14-letni wówczas Edward III został koronowany 1 lutego 1327 roku. Państwem w tym okresie władał jednak w rzeczywistości Mortimer. Choć ta polityka, to jego władanie nie cieszyło się specjalną popularnością, oni cisnęli, on i matka Edwarda III przedkładali prywatę nad dobro kraju, nie do końca radzili sobie w konflikcie ze Szkotami i Mortimerowi zdarzało się wręcz poniżać młodego króla Edwarda publicznie. Kiedy Edwardowi urodził się potomek, napięcie jeszcze wzrosło, bo już był dziedzic do tronu kolejny, więc tutaj robiło się poważnie. Wreszcie w zamku Nottingham 19 października 1330 roku młody król Edward III dokonał przewrotu, wraz z przyjaciółmi pojmał i zgładził Mortimera. Matkę Edward III uwięził, no ale po 2 latach okazał jej łaskę, no więc ona miała potężne dochody, żyła więc sobie w spokoju, wygodnie, odwiedzając wnuki. Edward zaś po blisko 3 latach marionetkowych rządów wreszcie stał się takim rzeczywistym, pełnoprawnym, prawdziwym królem Anglii. Władzę sprawował równo przez pół wieku. 50 lat zasiadał na tronie, czyli był jednym z takich dłużej panujących królów angielskich. Zaczął od porządków w Szkocji, gdzie po śmierci Roberta Bruce'a królem zostało niemowlę, Dawid II. Edward wsparł innego pretendenta do szkockiej korony, Edwarda też Boliola. Anglia, popierając tę sprawę, przyjęła sporo szkockich ziemi, kontrolę nad częścią Szkocji w ogóle. Ale wówczas król Francji, sojusznik Szkotów skądinąd, rozpoczął naloty na nadmorskie miasta angielskie, a królestwo Edwarda stanęło przed takim widmem, przed perspektywą walki na 2 fronty. Dodatkowo król Francji Filip VI wtedy rządził, zajął angielskie ziemie, skonfiskował angielskie ziemie na kontynencie. Jego łupem padło księstwo Akwitanii i hrabstwo Pontien, nie wiem jak to wymówić do końca. Edward mógł negocjować wzorem ojca, układać się, składać przysięgi lenne, ale nie z Edwardem III takie numery. Uznał, że jego wnuk uznał się za wnuka króla Francji, bo wiecie, matka była córką Filipa IV i że ma prawo do tronu i francuskiej korony. No i rozpętał wojnę stuletnią, a konkretnie jej fazę zwaną fazą edwardiańską. Kosztowna to była wojna dla Anglików, przyniosła jednak pewne zdobycze, a po bitwie morskiej pod Sluys dominację na kanale La Manche. W 1348 roku przyszedł niespodziewany cios, który zachwiał porządkiem ówczesnego świata.
zabijając 1/3 ludności Anglii. Mowa o czarnej śmierci. Uderzyła w wyspę z pełną siłą, ta czarna śmierć. Spowodowało to duże braki rąk do pracy, no i oczywiście do walki. Parlament brytyjski i król próbowali zamrozić płace i ograniczyć ruch ludności w poszukiwaniu takich lepszych warunków do życia, do pracy i tak dalej, wydając tak zwane statusy robotnicze. Dopiero w 1356 roku wznowiono działania wojenne na pełną skalę. Anglicy pojmali wówczas króla Francji podczas jednej z batalii, Jana II Dobrego i jego syna Filipa. Podbili też ogromne połacie kraju Franków, który był w wyniku utraty głowy koronowanej i tak dalej w takiej poważnej rozsypce. Ostatecznie w 1360 roku Edward zrezygnował z pretensji do francuskiego tronu. Wojna okazała się bardzo kosztowna, no, jego łupem padła pełna suwerenność na ziemiach, które podbił we Francji. Potem stopniowo je tracił, pod koniec panowania tam pozostało już w jego władaniu tylko kilka francuskich miast. Natomiast co nowego w brytyjskim prawie w czasach Edwarda III zaszło? Na początek parlament, bo to jest rzecz bardzo ważna, tu ugruntował się podział na Izbę Lordów i Izbę Gmin, stworzono procedurę impeachmentu, tak to się chyba mówi, i urząd marszałka. Niedobory rąk do pracy po tej czarnej śmierci i próby ograniczenia płac doprowadziły do wybuchu w 1384 roku buntu chłopskiego. Tu też pewną niemałą rolę odegrały cła, które się pojawiły właśnie za czasów Edwarda, nasiliły, bo cła były zawsze. I tutaj szczególnie chodzi o cło od wełny, no i wprowadzenie dziesięciny od miast i piętnastaciny od gruntów rolnych. Pojawiły się też parlamentarne petycje do króla. Celem tych petycji, one zostały unormowane prawnie, ich celem było naprawienie krzywd wyrządzonych przez administratorów królewskich. No to postawiło, dało takie podwaliny, mocne podwaliny przyszłej monarchii konstytucyjnej. Uznaje się to za jej początek, może w ten sposób. Za Edwarda III powstała też ustawa o zdradzie. Parlament i król osiągnęli konsensus w definiowaniu tej kontrowersyjnej zbrodni. No, wcześniej król oskarżał o zdradę, ciach po gardełku nie było. A to nie zawsze było uczciwe i sprawiedliwe, prawda? Współcześni Edwardowi podziwiali go jako króla i wodza. Dziś widzimy w nim ambitnego poszukiwacza przygód, z pewnością uzdolnionego militarnie, który dawał się ponieść temperamentowi i swojemu ego. Prowadzone przez niego wojny na kontynencie zubożyły kraj i pchnęły go na skraj wojny domowej, a król wraz z upływem lat tracił wpływy na swój własny rząd i wydarzenia w kraju. Za czasów Edwarda I do Anglii przybyła gruba srebrna moneta, upowszechniona już wcześniej, na przykład w Tyrolu i w Wenecji, pod nazwą grosso, grosze, prawda, grosz. Angielski odpowiednik tej monety nazwano groat, czyli dosłownie w tłumaczeniu kasza. Jej wartość wynosiła 4 pensy i bardzo upowszechniła się właśnie w czasach Edwarda III. Miałem sobie wyjąć te monetki, nie wyjąłem, tutaj tak miałem nim błysnąć przed kamerą. Ja znalazłem dwie takie piękności, byłem świadkiem znalezienia dużo większej ilości. No co tam jeszcze? Edward kobieciarz. Kochał swoją żonę niewątpliwie, miał z nią statko 13 pociech, ale innych kobiet też nie unikał. Do jednej z nich wrócimy przy królewskim łożu śmierci, bo to jest ciekawa historia. A teraz chyba dwa słowa o orderze podwiązki, który Edward III ustanowił.
według legendy na dworskim balu tańczącej z królem hrabinie Salisbury spadła podwiązka. Wiecie, ten element, co trzymał pończoszka. Słysząc śmiechy dworzan, zdegustowany król nałożył ją sobie na nogę, mówiąc: hańba temu, kto widzi w tym coś złego. Ta maksyma do dziś jest dewizą orderu, od orderu podwiązki. Przetrwała wieki. Król jeszcze dodał: zrobię z niej najbardziej zaszczytną podwiązkę, jaka kiedykolwiek istniała. No i do dziś to odznaczenie jest trzecim w hierarchii odznaczeń brytyjskich. Taka zabawna historia. Wyższe miejsca zajmują jedynie Krzyż Wiktorii oraz Krzyż Jerzego. Kawalerów Orderu Podwiązki jest od tamtych czasów, od czasów Edwarda, niezmiennie 24, wśród nich jest król, a nowi są wybierani, gdy zwalnia się w tym gronie jedno z miejsc. No najczęściej zwalnia się w wyniku, wiadomo, zgonu, prawda? Teraz pośrednio o sprawie polskiej. Jakby to... Ja o tym kiedyś już opowiadałem przy okazji znalezienia pięknego grosza praskiego. Chodzi o wielkiego wroga Łokietka i Kazimierza Wielkiego, Jana Luksemburskiego, króla Czech, który rościł sobie prawo do tronu Polski i próbował zdobyć go siłą. Prawie mu się to udało. Potem za rezygnację z tych ambicji przyjął wielki okup od Kazimierza Wielkiego, no ale dalej najazdami i paktami z państwem krzyżackim uprzykrzał Polakom życie. No i tutaj jego życiu natomiast kres położyła broń masowego rażenia, którą Edward III zabrał z sobą na wojnę stuletnią. Możliwości przerzutu, transportu koni i rycerstwa z Wysp Angielskich na kontynent mocno ograniczone były wówczas pojemnością statków i tak dalej. Edward zabrał więc z sobą oddziały angielskich łuczników, zbrojnych w sławetne, długie, walijskie łuki. Po raz pierwszy ta formacja w takiej sile stanęła w kontynentalnej Europie. W 1346 roku doszło do szeregu bitw, m.in. do bitwy pod Cercy, podczas której po stronie króla Francji stanął wspominany Jan Luksemburski. O bitwie opowiadałem już przy okazji tego grosza praskiego i może opowiem jeszcze raz w jakimś tam odcinku dla cierpliwych, no bo to była bardzo ciekawa bitwa. Teraz krótko. No masakra. Angielscy łucznicy zrobili masakrę, rozgromili Francuzów, rozgromili bolońskich łuczników, a Luksemburski miał podobno wykrzyknąć na widok tej klęski: nie będzie to, żeby czeski król z pola uciekał. On był też ciekawą postacią, może w tym odcinku specjalnym wspomnimy. Kazał się przywiązać między dwoma przybocznymi rycerzami i poprowadził ostatnią w swoim życiu szarżę. On był chory na kataraktę, tracił powoli wzrok, co zjednało mu przydomek ślepy. Złośliwi jednak twierdzą, że podczas tej szarży nie widział, co się święci, i przydomek właśnie wziął się od tego. Oj, długa gawęda nam wyszła, prawda? To teraz już tak w krótkich słowach ją będziemy kończyli. Dokuczliwy ropień 21 czerwca 1377 roku zabił po 50 latach panowania króla Edwarda III. Wcześniej król pochował swoją żonę, w ostatnich latach życia wziął więc kochankę, Alicję Perez, i oto była taka chciwa dama, miała wielki wpływ na władcę, panoszyła się tam nieszczęśliwie na dworze wraz z całą swoją rodziną, korzystając z łaski króla. Doprowadziło to do buntu parlamentu, no i wygnania tej persony z dworu. Razem z tą jej rodzinką, nie? Zezwolono jej jednak wrócić do konającego Edwarda III, no i wróciła tylko po to, by przypaść do królewskich dłoni z
takiej pozorowanej chęci ucałowania ich, no a tak naprawdę ograbiła króla z pierścieni. Edward III przeżył też swojego najstarszego syna, Edwarda Czarnego Księcia. Więc tron po jego śmierci nie przypadł kolejnym potomkom Edwarda III, przypadł wnukowi, synowi Edwarda Czarnego Księcia, Ryszardowi II. Uff, skończyliśmy tą gawędę, bałem się jej, no bo to długie panowanie i wiele do opowiedzenia. Wam dziękuję za cierpliwość i za uwagę. Jeżeli podoba wam się pomysł nagrania tego odcinka o bitwie pod Cersei, to dajcie znać w komentarzach, na pewno się taki pojawi, bo ten temat mnie fascynuje i gdzieś tam w ikonkach dla cierpliwych znajdziecie go za jakiś czas. No wam dziękuję jeszcze raz serdecznie i gorąco. Pozdrawiam was, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często, pijcie dużo wody i niech moc was nie opuszcza. Hej, hej, pa, pa.